Ludziska, pytaliście się mnie w komentarzach, co ja robię hobbystycznie, jak się nie zajmuję samochodami. Tak jak wiecie, ja pracuję na co dzień w pomocy drogowej, no tak w cudzysłowie. To nie jest pomoc drogowa tylko. No, pomagam ludziom, odpalam im samochody jak zgasną, ściągam ich z autostrady, no cały ten pakiet, ale dodatkowo też ściągam samochody źle zaparkowane z ulicy, jak ktoś tam źle zaparkuje, czyli że pracuję ze strażą miejską, Ordnungsamtem w Niemczech, to pracuję w Berlinie. Pracuję tak samo z policją, zabezpieczam samochody, które nie spełniają na przykład norm, są za nisko położone, amortyzatory nie mają homologacji, zderzaki nie mają homologacji, mają jakieś dziwne spoilery pozakładane i tak dalej, i tak dalej. Zabezpieczam te samochody z policją. Tak samo jak są samochody kradzione, to zabezpieczam je z policją. Lądują takie samochody na parkingach policyjnych. A teraz, co ja robię hobbystycznie? Byście się zapytali, bo się pytaliście, sorry. Hobbystycznie, w przeciwieństwie do mojej pracy zawodowej, że jestem sentymentalny. Sentymentalny, ćwoku. To jeżdżę sobie do Polski i tam zabezpieczam samochody. Ten samochód odebrałem sobie, w Polsce byłem, kupę kilometrów, z Berlina pojechałem, odebrałem sobie z miejsca bardzo dla Polaków ważnego, bo to jest miejsce, w którym raz jedyny w całej naszej historii wygraliśmy uczciwą walkę z Niemcami pod Grunwaldem. Łozdupiacie, synek. Słuchajcie. Ktoś sobie przerobił ten wózek na kampera i tak zepsuł. Wiecie, ja też buduję Vito jako kampera, ale wam pokażę, co to za maniana tutaj jest. O, jest. Lecimy. O, majster już tu kręci. Siema. Słuchajcie, patrz, patrz. Tak. Majster, klucz na tyłku. Ale poczekaj, poczekaj, jak ja się do wami stęskniłam. Witam. Zobaczcie, jaka maniana tu jest. Jaki to jest ten kamperek. Przede wszystkim, wiesz co, połóż się tam, jak to wygląda. Trzeba im jakoś pokazać. Moment, czekaj. Zobaczcie, ten kamper jest dwumiejscowy. Uwaga, bo ci sufit na głowę spada. Ten kamper jest... W ogóle wszystko tu odłazi, kurde. Kurde, masakra. Dobra, nie... Dobra. Ma dwa miejsca, ale jedna osoba śpi tam w poprzek, klaka krótka, do 1,65 m już tak zmierzyliśmy. Tak, zaraz pokażemy. A druga tutaj, tam w tej dziurze, albo nogi, albo głowę tam trzyma. Weź się tam położ, jak to tam wygląda. Aha, dobra. No powiedzcie mi, no kto to tak buduje? No jadę z żoną na jakieś, nie wiem, na wakacje. Uwaga. I ona śpi tam gdzieś w dziurze na górze, a ja w dziurze na dole. Takie to są spanie. Czekaj, otworzę z drugiej strony. Jak tam przejdę. O! Nie, to jest, nie, trzeba tam otworzyć, moment. Idziemy. A o, bagażnik na rowery, to mi się podoba. To już jest fajna rzecz. Przecież jeszcze nie jeździsz rowerami. Ale bagażnik mam, fajny, trzymam, fajny. O, widzicie? Tak, to jest na mnie, w sam raz. Co to wygląda jak Leichenwagen, jak to, co to jest Leichenwagen po polsku? Kurde, ten, auto... Do przewozu zwłok, no. Tak. Karawan. Karawan, o. O, tak, karawan. No, znaczy, tak to wygląda tak. Tutaj. A druga osoba śpi tam jej nie widać, za tą deską tam gdzieś. Ja mam klaustrofobię, dlatego śpię na górze. Masakra, no nie, no takie auto, tak sobie ktoś kampera zbudował. Słuchajcie, wykonanie tego kampera to jest katastrofa. Ludzie włożyli kupę pieniędzy, jakieś tam okienka, na górze są baterie słoneczne, jakiś bagażnik dachowy, świetlik tam jest, żaluzja z drugiej strony. Także naprawdę włożyli pieniążki, nie można powiedzieć. Widzicie, tu żaluzja jest i to zobaczcie, nie jakieś tam gówniane, bagażnik na rowery tyle. Żaluzja tak samo. To kosztuje kupę pieniędzy. A zobaczcie wykonanie tych kafelek.
Wiecie, co mi to przypomina? Wiesz, co mi to przypomina, Basia? No. Polska lata 70. No tak. Poważnie, Polska lata 70. Co miałem, to na ścianę przykleiłem. Zobaczcie wykonanie tego. Tej struktury. No zajebiste. No, ale lodówka jest. Lodówka fajna z zamrażarką, to trzeba przyznać. Zobaczmy. Tak. No, naprawdę. Nie otwieraj, bo tam może być różnie. Wiesz, bakterie, nie wdychaj tego. Bo to stało długo na parkingu policyjnym. No ale ogólnie wykonanie tego, malowanie tego jest katastrofalne. A, lusterko jest. No lusterko to jest najważniejsze. Tak jest. Także, aha, na przykład w kamperze Vito może... Czekajcie, lećmy na chwilę do kampera. Tutaj stoi nasze Vito i się robi. Zobaczcie. Tutaj może siedzieć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, fotel się obraca, sześć, stolik się obraca, ta osoba może tutaj jeść. Sześć osób może teoretycznie tutaj siedzieć, jeść, pić wódkę, co sobie tam chce. Bawić się, kamper na jakimś placu, ogrzewanie mamy założone. W tym Citroenie, zobaczcie, założyli żaluzję. Tą roletę czy markizę, jak to zwał, kupę pieniędzy ona kosztowała, zamiast sobie założyć na przykład webasto postojowe. Nie wiem, kto to myślał. Po prostu jadę tylko pod kamper, ale pod warunkiem, że jest plus 20 w nocy. No, idiotyczne, nie? Czyli wycieczki tylko latem. Tylko i wyłącznie latem. Nie ma tutaj webasto, to jest ważne. I zobaczcie, ile osób może tutaj jednocześnie siedzieć i jeść. Ja. Tak, na zmianę ze mną. Nie, jedna na osoba, dworze. Ja na dworze. Jedna osoba je, druga osoba siedzi. Nie ma możliwości, żeby druga osoba sobie tu usiadła. Chyba, że sobie to jakieś krzesło rozstawiane postawi, dobra, to wtedy może dwie osoby zjeść. Ale też ciasno, prawdę mówiąc. No tak. No naprawdę. No trochę niepomyślane. Bardzo niepomyślane. Zobaczcie, jak można spieprzyć kamper, wydać kupę pieniędzy i guzik z tego mieć. Baniaczki na wodę już patrzyłem. My mamy 5-litrowe baniaczki. Zobaczcie, jakie tu są baniaczki. Nie wiem, ile mamy. Po litr? Dwa? Ile tutaj umyjesz? Jeden talerzyk? No, naprawdę niepomyślane. To jest kamper dla jednej osoby, bym powiedział. Tylko i wyłącznie. Tylko po co to drugie łóżko tam jest? Ale to tylko i wyłącznie dla jednej osoby, moim zdaniem, to jest kamperek. Jak się coś trafi, to już... No, a tak to jak się trafi... Po drodze. Po drodze, to tam na górze się zatnę. Tylko jak trafi się, to najpierw trzeba zmierzyć, czy się zmieści tam na łóżko. Nie bój się, se porazą. Tu się przytnie, tam się wytnie. No mówię, no, ten świetlik dachowy, kupę pieniędzy, wycięcie dziury w dachu i tak dalej. Mówię, zamiast tego można było założyć webasto, co jest ważne. Samochód posiada chociaż tyle, no bo musi mieć, bo ma baterię słoneczną. Ma drugi tutaj akumulator. I to porządny akumulator. Naprawdę porządny akumulator. No mówię, w takie rzeczy włożyli pieniążki, a nie włożyli pieniążków w webasto. To jest przykład. No i mówię, no niepomyślany samochód jest absolutnie pod względem ergonomicznym, to się nazywa? Coś takiego, nie wiem. No. Tutaj, jakbyś tutaj wsiadł, to w ogóle nie widać, że tu jest kamper. To jest po prostu normalny samochód. Przede wszystkim, jak ja bym to robił, o Jezu, to jest, to nie, to jakbyś to robił, to wiesz co, jak ja bym robił to, co bym robił, wszystko bym stąd wywalił. To przede wszystkim. Króciutka przerwa na wyjaśnienie. Przejrzałem sobie papierki od tego kampera. Co się okazuje, to wcale nie jest kamper, tylko samochód jest zarejestrowany jako ciężarówka. Dlatego też ma ścianę grodziową, a z tyłu to on może sobie przewozić, co sobie tam chce. To całe wyposażenie kampera jest traktowane jak towar, przewóz towaru po prostu. Jeżeli ten samochód miałby zlikwidowaną ścianę grodziową, to wszystkie urządzenia, które tam są, musiałyby być zgodnie z przeznaczeniem do kampera zbudowane. Czyli szafki musiałyby mieć specjalne zabezpieczenia i tym podobne. Łóżka pełnowymiarowe i tak dalej, i tak dalej. Jest troszkę tych przepisów. Dlatego ktoś zbudował sobie właśnie tak kampera, ale musiał zostawić ścianę grodziową. Samochód jest zarejestrowany nie jako kamper, tylko jako ciężarówka. O, a tu jest fajne okienko do wkurzania kierowcy. Tak, ale aha, wiecie co, nie to, co się komu podoba, o gustach się nie rozmawia, ale ten kamper, bo już mówię, pomijając, jak on jest wykonany, pomalowany, to jest nieważne. Jak umiał, tak zrobił. No właśnie, no to okej, okay, dobra, zrobił sam, tak? Ale niepomyślany jest absolutnie. W tym kamperze nie da się egzystować.
żeby siąść w karty pograć, na przykład gdybyśmy sobie chcieli w karty pograć, lubimy. No. Nie da się tutaj, bo jak? Tak, no, dałoby się, ale tak, to nie jest odpoczynek. Tyle. Także słuchajcie, jak macie jakiegoś kradzionego kampera w Polsce, z chęcią przyjadę, obejrzę i potem wyrażę swoją opinię na ten temat. Polecam się. Także słuchajcie, jak kradniecie samochody, to zabezpieczajcie sobie je jakoś porządniej. Bo tak to, nie, żeby chociaż trochę pojeździć. Nim no, jeszcze, tak to nie? Kawał drogi muszę jeździć. No. Po co? Jak, no, żeby chociaż trochę pojeździć, pocieszyć się tym, a nie, że przerobić papiery, że wam nie będę mówił tak, że przy pierwszej lepszej kontroli policji idziecie no. dalej na nogach. Znaczy nie, odwożą was gdzieś tam. No. Także od nas to wszystko. Czym da się ciepło? Przede wszystkim wyraźcie opinię, co wy odsądzicie o tym kamperze, bo jestem bardzo ciekaw. Jak wy byście zbudowali kampera? Co dla was jest najważniejsze przy budowie kampera? Co byłoby najważniejsze? Przecież taki malutki kamperek jak ten. Podobało się, nie zapomnij. Postaw kawę. Zostań naszym patronajtem. Linki rzucam ci tam w opisie. Daj suba. Tak jest. I daj łapę w górę. A przede wszystkim pisz komentarze. To was nic nie kosztuje. Napiszcie obojętnie co. Ale dzięki temu film idzie w górę i my możemy egzystować. Nam bardzo pomoże. Czym da się ciepło? Trzymajcie się. A ja idę następne auto z ulicy ściągnąć. Zobaczymy, co się trafi. Hej!